Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kosmetykach pani Ani Lewandowskiej. Tym razem jej seria na rozstępy. Czy działa? Czy warto wydać na te kosmetyki swoje ciężko zarobione pieniądze? I czy w ogóle jest sens próbować pozbyć się rozstępów? Tym bardziej, że jak wiemy, drogie panie, mamy dwa rodzaje rozstępów. Czerwone, czyli takie dopiero, które się pojawiły, i białe, czyli takie, z którymi rzekomo już nic nie da się zrobić. Słuchajcie, jeżeli widziałeś moje wideo jakieś 2 miesiące temu, ja nagrałam o kosmetykach pani Ani Lewandowskiej, o masce i piance. Ja byłam zachwycona tymi kosmetykami i tak jak wtedy zainteresował mnie fakt tego, że na przykład ja nienawidzę masek, a maska pani Ani Lewandowskiej, po prostu ja się nie mogę doczekać, kiedy w końcu ją nałożę, zrobiłam taki mały research i wyszło na to, że kosmetyki Plow są oparte na technologii Brain Skin. Oznacza to, że jest to połączenie między mózgiem a skórą, które umożliwia wpływanie na nastrój. I rzeczywiście tak jest. Często zdarza się tak, że producent wyszedł z jakąś fajną serią, fajne kosmetyki i pojawia się kolejna seria i niestety ona już się nie sprawdza. Czy w tym przypadku tak było? Słuchajcie, ja nie tylko, że Wam dzisiaj o tym opowiem, ale ja Wam pokażę zdjęcia przed i po, czyli sami widzicie, czy to, co ja mówię, jest zgodne z prawdą. Więc zaczynajmy. Seria Plow na rozstępy zawiera 3 produkty. Mamy tutaj balsam na rozstępy, olejek na rozstępy oraz serum do biust. Teraz tak, do tego jest jeszcze szczotka do masażu ciała, to będzie osobny temat, ponieważ też ją dzisiaj mam tutaj ze sobą. Teraz tak, słuchajcie, ja nie kupowałam serum do biustu, ponieważ nie mam jako takich problemów tutaj, więc byłoby to totalnie bez sensu. Różnica pomiędzy olejkiem a balsamem, tutaj opierając się o stronę internetową, to olejek jest bardziej dopiero dla osób, które dopiero będą narażone na powstawanie rozstępów, czyli dopiero zabierają się za jakąś aktywność fizyczną, czy dopiero spodziewają się dziecka, tak? Natomiast balsam, który mam tutaj ze sobą, słuchajcie, tak on wygląda w ten oto sposób. Tutaj jest do niego opakowanie i on jest dla osób, które już mają rozstępy. Nie jest tutaj określone, czy one są białe czy czerwone, ale myślmy tutaj logicznie, tak? Natomiast jeszcze zanim w ogóle tutaj w to tak bardzo się zaangażuję, chciałabym Wam tylko przypomnieć, z czego biorą się rozstępy. Po prostu skóra nie nadąża za ciałem, czyli tutaj mamy oczywiście kobiety w ciąży, tak? To ciało się powiększa, czy na przykład osoby, które nabrały z jakiegoś powodu właśnie wagi, tak jak w ciąży to się dzieje, czy przy innych chorobach, okazjach i tak dalej, lub osoby, co się przydarzyło mi, ponieważ jeżeli oglądaliście moje poprzednie nagrania, to wiecie, że ja dotychczas parę lat temu, to nie wiem, już nieważne kiedy, ale zakończyłam swoją, powiedzmy, karierę jako w kulturystyce, tak? Więc te mięśnie po prostu gdzieś tam mi rosły, to się po prostu zaczęło, no, rozstępować się ta skóra zaczęła, prawda? Słuchajcie, dlatego tutaj wybrałam tą opcję. Ten balsam jest to koszt 89 zł, więc nie jest on tani. Natomiast pamiętajmy, że producent, tutaj mamy to nawet napisane na górze, nie obiecuje nam, że tych rozstępów się pozbędziemy. Co producent za to nam obiecuje, to jest to, że będzie redukcja widoczności rozstępów oraz nastąpi poprawa elastyczności skóry. Więc powiem Wam, czy tak się stało, czy też nie. Zacznę od tego, że krem ma bardzo lekką konsystencję, która bardzo szybko się wchłania. Zapach jest bardzo przyjemny, oni mówią, że to jest wanilia i marakuja. Nie mogę tego zapachu jednoznacznie określić, ale jest bardzo przyjemny. Do tego wszystkiego ten krem jest bardzo wydajny. On się, słuchajcie, ja tutaj Wam nagrywam wideo, nie że ja go zaczęłam używać wczoraj, tylko ja go zaczęłam używać dokładnie miesiąc temu.
Mamy tutaj, zresztą nawet nagrałam to na Instagram Story, jak zaczynałam ten cały eksperyment i tak dalej. Mamy tutaj napisane, że musimy poczekać 28 dni, żeby zobaczyć tą redukcję rozstępu. Ja dałam temu miesiąc, to powiedzmy jest 31 dni, bo od 7 do 7 dokładnie, dzisiaj mamy 7, jak to nagrywam, czy przepraszam, 8, zobaczę sobie, 7. Więc dokładnie jest już 31 dni i jestem w stanie na ten temat Wam wiele powiedzieć, jak również pokazać obiecane zdjęcia. Po pierwsze, to też nagrałam na Instagram Story, już po pierwszych 2 tygodniach ta skóra, nie wiem jak to jest zrobione, ten balsam bardzo wygładza tą skórę, czyli jak dotychczas miałyście rozstępy i na przykład kiedy taki rozstęp dotykasz, tak, to czujesz takie paski po prostu pod palcami, tak? Nie czuć tego, ta skóra staje się bardzo wygładzona, więc to był taki plus i to był taki wyznacznik dla mnie tego, że dobra, to idzie w dobrą stronę, ja widzę rezultaty, więc widzę, że to ma jakiś tam potencjał, że nie są to po prostu obiecanki, cacanki, tak jak jest niestety wiele produktów i tutaj muszę zaznaczyć, i producenci po prostu robią pieniądze na kobietach, które chcą na przykład dojść do ciała sprzed ciąży i tak dalej, i tak dalej, na przykład jak, potem będę podawać przykłady, bo po co mamy siebie oszukiwać, tak? Bio oil, słuchajcie, ja ten bio oil używałam jeszcze jak byłam w kulturystyce, czyli 2015-16 rok, jak zaczynałam, przez 2 lata to go niestety używałam, byłam wtedy bardzo nieświadomym konsumentem, nie dość, że jest to oparty środek głównie na parafinie, ma mikroplastik, to jeszcze rakotwórcze BHT i na dodatek nie było żadnych rezultatów. Więc już nie mówiąc, już pół biedy, że nie było tych rezultatów, ale po prostu to, jakie ma to oddźwięk na zdrowiu, to ja bym nie chciała tego widzieć na przykład będąc w ciąży, czy karmiąc dziecko, bo to już taki jest przypadek, takie przypadki to już są takie, wiecie, ekstremalne. No ale już dobrze, wracamy do tematu, dlatego tutaj jeżeli chodzi o skład, według mnie ten skład jest wzorowy, więc tutaj od razu po 2 tygodniach widzimy rezultaty, bo tam nie było po 2 latach, no ale nieważne. Okej, jedziemy dalej, słuchajcie. Ten balsam rzeczywiście redukuje rozstępy i ja tutaj chciałam zaznaczyć, zaraz zobaczycie na zdjęciach, że ja miałam te rozstępy białe, czyli takie, których już rzekomo pozbyć się nie da. Oczywiście one nie zniknęły w pełni, być może znikną, bo skoro jest taka poprawa, zaraz zobaczycie jaka, to być może one znikną, natomiast ja Wam powiem tak, nie jestem jakimś takim człowiekiem rozpaczającym nad tym, że mam rozstępy, po prostu szczerze mówiąc chciałam to wypróbować, bo byłam już zadowolona z poprzednich kosmetyków od pani Ani Lewandowskiej. Schodzą super, także jestem zadowolona z rezultatów. Teraz tak, ja Wam tutaj pokażę z 2 stron, ja mam głównie rozstępy na pośladkach, więc tutaj macie zdjęcie przed i po ze strony numer 1 i tutaj zobaczcie sobie już drugie zdjęcie ze strony numer 2, czyli po obu stronach możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ja jeszcze te zdjęcia wstawię potem do siebie na Instagram, więc będziecie mogli sobie tam przybliżyć, odbliżyć, co chcecie. To nie są edytowane zdjęcia, więc tam możecie się może czegoś dopatrzyć, nie wiem. Kanapa, jak widzicie, w tle jest ta, ale na wszelki wypadek, bo już się przekonałam, jaki jest internet, ja Wam tutaj jeszcze wrzucę zdjęcie mojej całej sylwetki, że to jestem ja, bo ja nie chcę potem jakichś komentarzy, że a to tamto, to na pewno nie ty. Więc proszę bardzo, tutaj wszystko widzicie czarno na białym. Teraz co do szczotki, bo to jest też bardzo fajny temat i na pewno na to też czekaliście, czy używałam tej szczotki, czy nie. Tutaj w ogóle ona przychodzi w takim fajnym woreczku. Koszt tej szczotki to jest 69 zł. Słuchajcie, na rynku widziałam, są też dużo tańsze szczotki, według mnie, choć nie widziałam inne, one się pewnie od siebie niczym nie różnią. Ja już zamawiałam, więc mówię, dobrze, po prostu kupię cały zestaw, skoro mam dla Was coś przetestować, tak? Ona tutaj, widzicie, ma takie oznaczenie, że słuchajcie, ta szczotka, w ogóle jak używacie, jak robicie szczotkowanie ciała, to już nie używacie peelingów, bo sobie zrobicie krzywdę. To jest naprawdę taki ostry peeling. I teraz tak, ja na końcu tego wideo dam Wam
taki lekki filmik, taki krótki filmik, jak ja mniej więcej się szczotkuję. Nie jestem jakimś ekspertem, ale to też nie jest fizyka kwantowa, tak? Co Wam daje taka szczotka? No na pewno oczywiście usuwa ten martwy naskórek. Jest to świetny w ogóle taki, bym powiedziała, masażer i też pobudza układ limfatyczny. Oni tutaj na stronie u Ani Lewandowskiej polecają, żeby szczotkować się codziennie i jeszcze rano. Ja Wam powiem tak, ja się szczotkuję wieczorem. Polecam Wam w ogóle zrobić to pod prysznicem, ponieważ no taki kurz z tego leci, bo przecież zdrapujecie sobie skórę, prawda? Zdrapujecie, no peelingujecie. No nieważne, słuchajcie. Więc Wam polecam zrobić to pod prysznicem, jeżeli nie chcecie mieć tego pyłu wszędzie. Natomiast to jest kwestia bardzo indywidualna, ile razy w tygodniu. Oni polecają codziennie. Moja skóra codziennie by tego nie wytrzymała. Nie ma takiej opcji. Ja robiłam to szczotkowanie góra dwa razy w tygodniu. Raz, dwa razy w tygodniu. Może w porywach czasem do trzech. Nie jestem pewna, czy to ma taki wielki wpływ na rozstępy. Być może, jeżeli bym miała, a nie mam celulitu, to być może z celulitem bardziej mi się to kojarzy. Niemniej jednak jest to bardzo fajny gadżet i ułatwia zasypianie. Jestem za. Dodatkowo, jeżeli ktoś z Was jest, chciałby się zagłębić w ten temat, jest ciekawe takich rzeczy, jeżeli słyszeliście o kobiecie o imieniu Kris Carr, Kris przez K, się pisze tak jak Kris Jenner, ona w 2013 czy 2013 została zdiagnozowana z rakiem i to tą czwartą fazą raka i ona napisała książkę, jak wyzdrowiała z tego, jak po prostu, no wyszła z tego nowotworu, tak? Chodzi o to, że tam oczywiście odżywianie i tak dalej, ale ona też dużo pisze o tej szczotce. Nie w związku w ogóle z nowotworem, ale po prostu, że jest to, że naprawdę to pobudza układ limfatyczny. Pisze o wielu zaletach tej szczotki i naprawdę się na tym dosyć dużo skupia. Więc jeżeli jesteście ciekawi, nie wiem, czy te książki są dostępne w języku polskim, ale możecie sobie pogoglować. Dobrze, słuchajcie, także teraz podsumowanie. Ja chciałabym tutaj wejść na stronę jeszcze Plow i zobaczyć, co obiecuje nam producent i po prostu podsumować to z Wami. I tutaj mamy, ja tutaj jestem na stronce, widzicie? I jakie mamy korzyści? Redukcja widoczności rozstępów 10 na 10. No i to jest prawda, bo te rozstępy rzeczywiście są mniej widoczne. Poprawa elastyczności 10 na 10, ja się z tym zgodzę, bo mówię Wam, że po dwóch tygodniach już ta skóra była naprawdę zupełnie inna. Najchętniej to mu się cała z góry na dół tym wysmarowała. Działanie prewencyjne, czyli działanie, żeby te nowe rozstępy się nie pojawiały. No ciężko mi tu jest coś powiedzieć, ponieważ jakby no nie widzę, czy one się pojawiają, czy nie. Czasami na udach zdarzyło mi się zobaczyć, więc te uda też na tych udach to wypróbowałam. No okaże się, regeneracja 9 na 10, mechanizm terapii osoczem 10 na 10. Na temat tych ostatnich dwóch punktów się Wam nie wypowiem, natomiast co jeszcze mam tutaj w opisie, redukcja widoczności stymuluje skórę do produkcji kolagenów i elastyny. No tak, to nie, znaczy nie wiem oczywiście, czy wyprodukował się tam kolagen, czy nie, ale to by miało sens, dlaczego ta skóra się tak uelastyczniła. To jest naturalny skład, tutaj nie ma żadnych mikroplastików, silikonów, które mogłyby Wam dać ten taki sztuczny efekt wygładzenia, więc jak najbardziej mogło tak się stać. Zmniejsza widoczność rozstępów, ogranicza powstawanie nowych, poprawia jakość skóry zdecydowanie. Tak, oni tutaj jeszcze piszą, że to jest specjalistyczna kuracja dla skóry narażonej na powstawanie rozstępów i nadmiernie rozciąganie. Fit Complex Tribomer, inspirowany zabiegami z osocza bogatopłytkowego. Okej, czyli mamy tutaj jeszcze jakąś technologię. Słuchajcie, jak najbardziej będę Wam polecać ten produkt. Uważam, że jest warty tych 89 zł. Dlaczego? Po pierwsze jest bardzo wydajny. Zobaczcie, ja to używam przez miesiąc, a ta butelka jest praktycznie pełna, no nie możecie tego ani poczuć, ani zobaczyć, musicie mi po prostu uwierzyć. Tego się nie używa dużo, naprawdę, na palec trochę bierzecie, a to Wam starczy tutaj na cały na przykład pośladek. Więc jeżeli pomyślicie sobie, że macie produkt, który działa, który jest bezpieczny, który ma naturalny, fajny skład i do tego jest wydajny, to czy lepiej jest kupić
10 butelek przez 10 miesięcy jakiegoś śmieciowego produktu po 10 zł, czy powiedzmy kupić jedną butelkę raz na jakiś czas. Oczywiście nie sądzę, żeby to Ci starczyło na 10 miesięcy, ale myślę, że spokojnie na 7 miesięcy, 8. Raz na jakiś czas i mieć po prostu fajny, porządny produkt. Jak najbardziej polecam. Teraz tak, dla tych z Was, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, serdecznie zapraszam, ponieważ taki content jak dzisiaj może Was ominąć, więc wciśnij guzik subskrybuj. Dla tych z Was, którzy chcą już się ze mną pożegnać, bardzo dziękuję, że tu ze mną byliście, a dla tych z Was, którzy chcieliby zobaczyć jeszcze, w jaki sposób powinno się szczotkować ciało, zapraszam do pozostania ze mną. Teraz wrzucę ten krótki klip. Dziękuję i do zobaczenia. Słuchajcie, zanim Wam pokażę tutaj wideo, pamiętajcie, ruch wychodzi w kierunku serca. Przyciskasz szczotkę tak mocno, jak uważasz to za stosowne, ponieważ każdy ma inne czucie. Tutaj w tych okolicach, no, skóra jest troszkę bardziej delikatna, więc musisz uważać. Nie będę już przedłużać, teraz spojrzyj sobie na wideo. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie pomocne. Żegnam się i do zobaczenia w następnym nagraniu.